ponownie wieczór w telewizji w Polsce.pl. Ci z Państwa, którzy oglądają mój program, wiedzą, że bardzo często pojawia się w nim tematyka osób niepełnosprawnych. I dzisiaj też tę rozmowę, czwartą rozmowę dzisiejszego wieczoru poświęcimy tej tematyce. Państwa i moim gościem jest pani doktor Agnieszka Dudzińska, socjolog, Instytut Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Pani doktor, gościłam tutaj rzecznika do spraw osób niepełnosprawnych i rozmawialiśmy bardzo dawno temu, kilka miesięcy temu, jak był tworzony program Za życiem. I tam między innymi mówiło się o budowie specjalnych domów dla dorosłych z autyzmem. I wiem, bo i była u mnie pani Monika Cycling, która bardzo działa na rzecz tej inicjatywy i matki dzieci z autyzmem. I wiem, że coś nagle się takiego stało, że z rozporządzenia Ministerstwa Rodziny ten projekt zniknął. Ale zanim o tym porozmawiamy, chciałam panią zapytać, bo być może nie wszyscy widzowie się orientują, dlaczego osoba z autyzmem, dorosła osoba z autyzmem nie może się odnaleźć w warsztatach terapii zajęciowej czy w środowiskowym domu samopomocy? Czym taki człowiek różni się od osób niepełnosprawnych, też intelektualnie, bo znajdują się tam przecież osoby i z chorobą Downa, i z porażeniem mózgowym, nie tylko fizycznym, ale także wpływającym na rozwój intelektualny. Co takiego jest w chorych z autyzmem, że oni muszą mieć takie miejsce, które będzie specjalnie dla nich dostosowane? To jest coś, co wynika z samego określenia tej niepełnosprawności, ponieważ jest to niepełnosprawność w dużej mierze społeczna. To są ludzie, którzy mają pewną nadwrażliwość na towarzystwo innych osób i niekiedy również silne nadwrażliwości sensoryczne, czyli źle znoszą na przykład, kiedy dwie osoby naraz mówią. Mają różne swoje zaburzenia dotyczące na przykład rytmu dnia i nocy. Różne takie przyzwyczajenia wymagają pewnego stałego rytmu, stałego schematu. Część z tych osób się nie porozumiewa werbalnie, w sensie nie używa mowy, ale na przykład potrafi pisać, więc to jest niezwykle w ogóle ciekawa niepełnosprawność. Natomiast ona przyrosła i przyrasta. Jest zagadką, skąd się bierze, różne są hipotezy. Natomiast myśmy alarmowali już z 10 lat temu, kiedy zajmowałam się uczniami niepełnosprawnymi i widać było przyrost dzieci z orzeczonym autyzmem w systemie edukacji. I już wtedy przestrzegaliśmy, że to jest tykająca bomba zegarowa, bo to nie wynika tylko z tego, że jest lepsza diagnostyka, albo że są wymuszane tego typu orzeczenia, tylko faktycznie coś jest na rzeczy z jakichś względów cywilizacyjnych czy innych. Więcej jest tych dzieci z autyzmem i one dorastają, kształcą się na ogół w małych klasach, bo system oświaty właśnie dosyć dobrze sobie z tym poradził w sensie... W szkołach specjalnych. Tak, w sensie zaprojektowania klas specjalnych dla autystów, bo to są klasy od 2 do 4 osób, czyli bardzo małe, takie kameralne, gdzie te dzieci mają optymalne warunki. Oczywiście są też w większych grupach kontaktowane z większą liczbą ludzi, ale to jest na zasadzie stopniowego dawkowania kontaktów społecznych, przyzwyczajania, nauki. Natomiast dorosła osoba z autyzmem wychodzi z systemu edukacji i mimo, że autyści są różni i mówi się o tak zwanych wysoko funkcjonujących czy o zespole Aspergera, to niestety jest to taki rodzaj deficytów, który wiele z tych osób po prostu blokuje na rynku pracy. Czyli do jakiego momentu ta edukacja może mieć miejsce w tych specjalnie stworzonych dla autystów oddziałach? Obowiązek nauki jest do 18 roku życia, potem do 24 można pobierać naukę w różnego typu szkołach, bo są autyści wysoko funkcjonujący, którzy mogą również zdać maturę, a z zespołem Aspergera również studiują. Natomiast mówimy o osobach najbardziej niesamodzielnych, bo one wymagają tych ośrodków wsparcia dziennego, o których pani redaktor zaczęła na początku. To są osoby, które po prostu mają takie potrzeby opiekuńcze, bardzo zwiększone. To są osoby niesamodzielne. Paradoks polega na tym, że one wyglądają normalnie, tak? Nie widać po nich, nie mają jakichś takich cech fizycznych, które by świadczyły o niepełnosprawności, ale właśnie bardzo często na przykład zatykają uszy, tak, uciekają albo pobudzają się, nie potrafią właśnie się wyrazić, więc ta ekspresja często jest za pomocą krzyku, tak, niekiedy dotyku, niekiedy silnego dotyku. Bardzo specyficzny rodzaj trudności i to również sprawia, że te osoby wymagają bardzo specjalistycznej kadry, bo w większości środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowych kadra ma jakieś pojęcie o autyzmie, ale nie jest wyspecjalizowana właśnie na przykład w specyficznym sposobie komunikowania się, w komunikacji alternatywnej. Więc to wymaga takich bardzo wyprofilowanych rozwiązań. I też kiedyś słyszałam takie porównanie, które bardzo mi trafiło do przekonania, że na przykład umieszczanie osób z autyzmem w dużych ośrodkach, czy dziennych, czy całodobowych, to jest tak, jakby osobie, która się porusza na wózku,
kazać korzystać z budynku ze schodami, tak? Nie dać żadnych takich ułatwień typu winda. Więc dla tych osób to jest po prostu coś, co przekracza ich możliwości funkcjonowania i to jest temat otwarty. Dobrze. I wydawało się, że ten pomysł budowania takich, czy też stworzenia takich specjalnych małych domów dla osób z autyzmem, które już swoją drogę edukacyjną w tych specjalnych oddziałach zakończyły, jest zaakceptowany. Państwo wiele miesięcy spędzili na rozmowach z Ministerstwem Rodziny, żeby ustalić ostateczny kształt tego rozporządzenia. Jak to miało wyglądać? Mówimy o ośrodkach dziennych, czyli to są domy takiego dziennego pobytu. No i najbardziej naturalną drogą było stworzenie nowego typu środowiskowych domów samopomocy, dlatego że osoby z autyzmem podchodzą pod rozwiązania dotyczące środowiskowych domów. One są z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, dotyczą osób psychicznie chorujących i z niepełnosprawnością intelektualną oraz z innymi zaburzeniami czynności psychicznych, więc tam autystów również można umieszczać. Natomiast standardy tych SDS-ów, one są takie, że ten autysta tam ginie, bo po prostu jest tych ludzi za dużo i to są ośrodki niespecjalistyczne, niedostosowane. I właśnie z tych względów, o których mówiłam, pierwszy pomysł był taki, żeby stworzyć inny standard, czyli większe nasycenie kadry, większe finansowanie, bo autyzm jest kosztowną niepełnosprawnością, ale nieliczną, więc to jakby nie należy też tego tracić z pola uwagi. Jaki procent populacji, ile mniej więcej osób? Nie wiadomo do końca, bo nie ma takich szacunków, ale to są tysiące osób. Tak? Nawet jak myśleliśmy o tym, że właśnie takie małe ośrodki dzienne, czy później docelowe, jakieś takie całodobowe, to by dotyczyło na przykład tysiąca osób w skali całego kraju w danym momencie. Może potem następnego tysiąca, bo te roczniki wychodzące ze szkół albo ludzie, którzy po prostu siedzą w domach często. Mogliby się wtedy aktywizować. No więc pomysł był taki, żeby do typów A, B i C, które są już w tej chwili przewidywane w rozporządzeniu, żeby dołożyć typ D, żeby wprowadzić nowy typ takich domów dla autystów, domów samopomocy takich dziennych. I wtedy okazało się, że bardzo po drodze z tym środowiskiem rodzin osób z autyzmem jest środowisku rodzin osób z ciężką niepełnosprawnością sprzężoną, bo to jest potrzebne nasycenie opieki. To są osoby na przykład, które się poruszają na wózkach, mają niewładne ręce, nie mogą się same nakarmić i jeszcze mają intelektualną niepełnosprawność albo jakąś jeszcze inną. Więc tacy naprawdę najbardziej niesamodzielni i też nieprzyjmowani do tych placówek, bo prawda niestety jest taka, że to ogromne zapotrzebowanie wynika z tego, że ci ludzie po prostu się odbijają od drzwi kolejnych placówek. Nikt ich nie chce i też trudno mieć pretensje do organów, które to prowadzą, na przykład do organizacji pozarządowych, bo jednak kierownik czy dyrektor takiej placówki, on bierze na siebie też odpowiedzialność. A czy autysta, czy taka osoba z znaczną, sprzężoną niepełnosprawnością, to jest ktoś, kto wymaga dodatkowej jednej osoby kadry. I dopóki nie będzie tak zwiększonego finansowania, no to wtedy oczywiście kwestią jest właśnie odpowiedzialności za całą grupę, żeby ta osoba mogła się tam w ogóle znaleźć. Wszystko było na najlepszej drodze. Ten pomysł znalazł się w projekcie rozporządzenia i nagle zniknął jak sen Salomej. Co takiego się stało? Bardzo się cieszyliśmy, bardzo, bardzo kibicowaliśmy temu, żeby to rozporządzenie weszło. Trochę sfrustrowane były osoby, które walczyły o typ E, ponieważ jego nie było nawet w tym pierwotnym projekcie. Też był niepokój związany z tym, że nie było wskazane finansowanie. Znaczy to było jakby tak, jakby no, dajemy, tak, zmieniamy standard, ale właściwie nie było mowy o tym, jakie to środki, gdzie jak to regulować finansowo. Natomiast nagle coś się zadziało i właśnie nie do końca wiadomo co. Było spotkanie w ministerstwie w ubiegłym tygodniu, gdzie grupa osób, ja na tym spotkaniu nie byłam, ale są relacje, i ministerstwo wskazywało na to, że powstaje rozwiązanie zastępcze albo po prostu inne, które będzie się sprowadzało do czegoś bardzo podobnego, tylko to nie będzie to rozporządzenie, tylko będzie to program rządowy. I no, my tak sobie zgadujemy, tak, dlaczego, z czego to wynika, co się tak naprawdę zdarzyło, że znienacka, bo tutaj był jakby taki element takiego nieprzyjemnego zaskoczenia. Było wszystko obiecane, dogadane, wszyscy się cieszyli i nagle my patrzymy w internecie, projekt, który wychodzi z ministerstwa, nagle nie ma, tak? I jakby nikt nie powiedział tego tym osobom, które o to zabiegały. Więc przypuszczamy, że może chodzi o to, żeby to było finansowane z Funduszu Solidarnościowego, że może to było trudne, bo SDS-y są finansowane z budżetu państwa, dostają środki samorządy województwa i to dystrybuują, więc być może była kwestia tutaj montażu finansowego, jak jedno z drugim pogodzić, no ale też można było wcześniej powiedzieć o tym przynajmniej. Także jest frustracja, ale jest też nadzieja, że to się rozwiąże dobrze, bo te
osoby, których to dotyczy, dla nich to nie ma dużego znaczenia. Oczywiście rozporządzenie byłoby bardziej stabilnym rozwiązaniem, też z punktu widzenia wieloletniego finansowania, ale niech już będzie cokolwiek i niech będzie jak najszybciej. Tak, rozporządzenie też zawsze w każdej chwili można zmienić, to też nie jest taka zupełna gwarancja. Dobrze, miejmy nadzieję, optymistycznie ten temat zakończymy. Chciałabym jeszcze panią zapytać o taki pomysł, bo pani na Twitterze napisała, że bardzo ważną sprawą jest wprowadzenie, chwali się rząd, chwali się Ministerstwo Rodziny kolejnymi wydaniami karty dużej rodziny, że się rozszerza, że coraz więcej placówek przystępuje do tego programu, a pani pisze, a gdzie karta dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym? No tak, to też jest źródło sporej frustracji rodziców. Właściwie im młodsze dziecko, tym bardziej jest dotkliwa skala wydatków i też rodzina jest nieprzyzwyczajona. Budżet domowy nie jest jeszcze obciążony tym i nagle się pojawiają wydatki i to są wydatki znaczne, więc i karta rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym i poszerzenie świadczenia 500 plus zniesienie kryterium dochodowego dla niepełnosprawnego jednego dziecka byłoby rozwiązaniem po prostu wychodzącym naprzeciw realiom. Bo nawet jeżeli ktoś osiąga wysoki dochód i pojawia się dziecko niepełnosprawne, to po prostu każda nadwyżka idzie natychmiast na rehabilitację. To jest jak worek bez dna. Ludzie są gotowi naprawdę zadłużyć się, zabrać te 500 plus rodzeństwu, bo to niestety też uderza w zdrowe rodzeństwo, bo ten nie dostanie, ale rodzeństwo dostaje, więc zamiast pojechać na wakacje, no to będą rehabilitować brata czy siostrę. Więc to jest kwestia pewnego uwzględnienia skali wydatków. Natomiast karta rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym też wydaje się, że tak jak duże rodziny, no ja się cieszę z tego, że to będzie poszerzone, bo ja też mam troje dzieci i tutaj będzie, wreszcie będę mogła też z tego korzystać. Natomiast rodzice, którzy mają dziecko niepełnosprawne, nawet jeżeli nie są dużą rodziną, mają jedno dziecko czy dwoje, no to właśnie ze względu na to, że wymagają wspierania, takiego właśnie bytowego. Zresztą protest rodziców też wyraźnie się do tego odnosi. Ale tutaj rozszerzenie tej karty dużej rodziny na kartę plus rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym tak jakby nie obciąża budżetu państwa, bo to jest wola i z prywatnych firm, które do tego programu przystępują. To one te upusty i rabaty dają. Częściowo też publicznych, tak. Ale wydaje mi się, że to jest naprawdę tak nieduża skala. Tym bardziej, że część z tych dzieci też jest z tych dużych rodzin. Sama znam takie przypadki, że mają tą kartę dużej rodziny i tam jest też dziecko niepełnosprawne. Ale tutaj uważam, że w ogóle jakby nie powinno to być tematem. Znaczy dla mnie to jest takie żenujące, że jakby nie poszedł się czegoś, z czego się wszyscy cieszymy, tak? Że fajnie, że jest ta karta dużej rodziny, ona rzeczywiście pomogła wielu osobom. Ja sama pochodzę z dużej rodziny i żałuję, że moja mama nie doczekała takich czasów. Natomiast no, tutaj wydaje się, że byłoby to proste i pewnie wielu przedsiębiorców, nawet więcej być może byłoby skłonnych dawać zniżki tutaj, a na pewno wszelkiego typu sportowe obiekty czy usługi powinny być tutaj też bardzo jakoś tak promowane w przypadku osób z niepełnosprawnościami różnymi, zwłaszcza dzieci, dlatego że no my nie mamy zniżek. Na przykład w większości obiektów publicznych nie ma takiej zniżki, że na przykład jak mój syn chce iść na basen i ja idę jako osoba towarzysząca, to ja mogę wejść za darmo, bo ja idę nie po to, żeby popływać, tylko żeby on się poruszał w wodzie. Więc tu różne rodzaje niepełnosprawności, zawsze właśnie ten sport jest czymś zupełnie innym niż dla zdrowych dzieci. Może nikt do tej pory nie wpadł w Ministerstwie Rodziny na ten pomysł, żeby kartę dużej rodziny rozszerzyć także na rodzinę z dzieckiem niepełnosprawnym. Ale są samorządy, które to robią. I aha, na przykład my warszawiacy zazdrościmy mieszkańcom Krakowa, tak? Kraków to ma, Radom to ma. No więc jakby można to na poziomie samorządów. W tej chwili bardzo będziemy się starali, żeby na przykład województwo mazowieckie coś takiego wprowadziło, bo też można to na poziomie województwa promować. Więc no to trzeba będzie o to zabiegać. Idea jest dobra. I jeszcze ostatni temat, bo pani też od wielu lat walczy o to, żeby na Ursynowie, jednej z największych dzielnic Warszawy, powstały szkoły dla niepełnosprawnych. Tam nie ma w ogóle szkół. Ja pamiętam wiele, wiele lat temu, kiedy mój syn był mały, to nawet próbowaliśmy taką szkołę i ona chyba ruszyła integracyjną na Ursynowie założyć, ale potem coś się z tą szkołą takiego porobiło, że chyba już z tej integracji zrezygnowała. I co, i teraz w ogóle, ile teraz mniej więcej mieszkańców Ursynów? Ursynów jest jak Radom. To jest ponad 150 tysięcy tak mieszkańców. Właśnie. I nie ma ani jednej szkoły integracyjnej. Integracyjne są. W tej chwili są trzy szkoły, które prowadzą oddziały integracyjne, z czego jedna jest szkołą integracyjną po prostu. Wszystkie klasy są integracyjne. Natomiast do klas integracyjnych to są klasy w dużej mierze segregacyjne, dlatego że dyrektor zwykłej podstawówki, jak trafia mu się dziecko
problemowe z orzeczeniem, to bardzo często pierwszy odruch to jest taki, żeby wysłać to dziecko właśnie do szkoły integracyjnej czy do oddziałów integracyjnych. One pękają w szwach. A w dodatku jest tak ten system zorganizowany, że tam może być od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych i ogólna liczebność klasy od 15 do 20. I te dzieci niepełnosprawne są tam dopychane do tego limitu 5, dlatego że nikt ich nie chce gdzie indziej, bo tak prawdę mówiąc. A czy tam nie ma jeszcze jednej bariery w postaci takiej, że w związku z takim, a nie innym systemem nauczania, że to są dzieci, które są niepełnosprawne fizycznie, ale sprawne intelektualnie? Jest różnie, dlatego że nie ma, system jest otwarty, to znaczy jest możliwe, żeby było na przykład troje dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, albo tylko fizyczne, albo... Natomiast prawda jest taka, że trafia coraz więcej uczniów z autyzmem i to w tym lżejszym wydaniu, czyli głównie z zespołem Aspergera. I ponieważ, tak jak mówiłam, to jest takie społeczne zaburzenie, no to proszę sobie wyobrazić, że dopcha się do 5 takich aspołecznych i jeszcze dołoży im się 10 czy 15 dzieci tak zwanych zdrowych, a w rzeczywistości są tam też często dzieci zaburzone, a rodzic, nawet jeśli ma dziecko niezdiagnozowane, woli posłać do integracji, bo tam są bardziej kameralne warunki, jest drugi pedagog. Ale jak to jest? Czy to jest tak, że w związku z tym, że są takie klasy integracyjne, to jest jakaś zupełnie nadzwyczajna obsada nauczycielska? Opowiadałam kiedyś znajoma, która wychowywała swoje dziecko we Włoszech, Polka, i to dziecko chodziło do klasy, gdzie przyszedł chłopiec z zespołem Downa, ale on miał swoją nauczycielkę, która towarzyszyła mu na wszystkich lekcjach, na przerwach, i sprawiła, że dzieci, które najpierw reagowały bardzo tak niesympatycznie, nagle były zachwycone po 2-3 miesiącach, że mają takiego wspaniałego kolegę i idą do niego na urodziny, bo właśnie Carlo jest taki cudowny. Tak powinno być. To znaczy, ja myślę, że to jest z korzyścią i dla tego Carla, i dla jego kolegów, ponieważ oni potem, spotykając taką osobę, na przykład, nie wiem, ktoś z jego kolegów będzie lekarzem i przyjdzie do niego pacjent z zespołem Downa, będzie wiedział, jak rozmawiać, jak nie będzie się bał tej niepełnosprawności, jakakolwiek by to była niepełnosprawność. Natomiast to jest ważne, co pani mówi, że to pedagog drugi. A u nas w tej chwili są pewne kroki w dobrym kierunku, MEN wykonuje. Na przykład wprowadzono rozwiązanie niedawno, że musi być osoba zatrudniona dla ucznia z autyzmem w klasie ogólnodostępnej. W integracyjnej jest drugi nauczyciel, który ma pomagać generalnie w całym procesie, całej klasie. Natomiast ten jeden dorosły ma pomagać dziecku z autyzmem w klasie ogólnodostępnej. On jest jakby dedykowany do tego ucznia. Tylko to nie musi być pedagog. I tu z kolei to są często osoby dosyć przypadkowe. To może być nawet woźna, nawet są takie przypadki skrajne, gdzie po prostu dodatkowe obowiązki ma osoba, która właśnie nie ma wykształcenia pedagogicznego, albo pomoc nauczyciela. Może być nauczyciel, tylko nauczyciel jest najdroższy. I jeżeli nie wymusimy w systemie, żeby to był nauczyciel, no to nie jest nauczyciel. Ale wracając do naszej szkoły. My mamy taką sytuację, że jest takie innowacyjne rozwiązanie, mianowicie w zwykłej podstawówce rejonowej utworzono klasy specjalne. To jest absolutnie w ogóle nietypowe w skali całej Polski, chociaż możliwość ustawowa jest, ale mało kto z niej korzysta. To wynika głównie z tego, że organem prowadzącym dla szkół specjalnych jest powiat, a organem prowadzącym dla zwykłych szkół jest gmina. No i to się rozbija o to, że na Ursynowie szkoła jest prowadzona przez dzielnicę, a klasy specjalne też muszą być przez dzielnicę, więc jakby wyskakujemy trochę z takich ram finansowo-organizacyjnych. I to jest fajne rozwiązanie. Tylko problem się pojawia w momencie, kiedy dzieci zaczynają dorastać. I w tej chwili najstarsze dzieci z tych klas wyjdą za 2 lata ze szkoły podstawowej i to za 2 lata tylko dlatego, że jest przedłużona w tej chwili edukacja w szkole podstawowej. A tak naprawdę one już by były na wylocie. No i to są nastolatki, chłopaki pod wąsem i panny dorodne. Oni będą wychodzili, ale oni już w tej szkole są jakby troszeczkę przerośnięci. Oni mają często wydłużone etapy edukacyjne. Oni już nie pasują do podstawówki. Czyli brakuje następnego miejsca, w którym mogliby kontynuować edukację. Brakuje i też przy dzieciach, bo tam jest większość tych dzieci, to jest kilkanaście osób zaledwie, ale większość z nich to są dzieci z autyzmem. I one mają też specyficzny sposób funkcjonowania, a szkoła liczy w tej chwili 700 uczniów. Dobrze, pani doktor, ponieważ musimy, no niestety czas jest nieubłagany, musimy zmierzać do końca. Proszę powiedzieć jednym zdaniem, co w tej sprawie trzeba zrobić, kto może zrobić? Zabiegamy o to, żeby pan burmistrz wskazał budynek, który by się nadawał na lokal, ponieważ Biuro Edukacji Warszawa, miasto, jest zainteresowane utworzeniem takiej szkoły, nie widzi przeszkód, bo w południowej Warszawie nie ma takiej szkoły specjalnej. No to apelujemy na zakończenie naszej rozmowy do pana burmistrza, żeby wskazał lokal. Bardzo prosimy. Bardzo będziemy wdzięczni i tutaj pana burmistrza na pewno pochwalimy bardzo mocno i postawimy jako wzór dla innych samorządowców. Musi się Dziękuję udać. Bardzo pani doktor Dudzińska. Agnieszka Dudzińska była państwa i moim gościem.